serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj mamy czwartek, to jest chyba 6 październik. Jesteśmy tutaj wspólnie z księdzem Jerzym Kostorzem, z kolegą Patrykiem Wróblem, z księdzem Mariuszem Janikiem z Częstochowy, tutaj z Bogdanem Kostorzem. Bogdan, nie uciekaj! I z Zbyszkiem Oleksiakiem tutaj w miejscowości Lone. Dzień przed otwarciem tutaj imprezy, która się nazywa Dni Otwarte w hodowli Rainera Pittmana. Zobaczmy, tutaj mamy takie kartony, w tych kartonach są gołębie. Tutaj zobaczmy, koledzy tutaj te gołębie są, rozstawiają w tych klatkach. Te klatki znamy, ponieważ w zeszłym roku tutaj byliśmy, oglądaliśmy, jak wyglądała ta impreza. Tu było bardzo dużo ludzi, ale zobaczmy, żeby to byśmy mogli jutro oglądać. Tutaj dzisiaj wieczorem trzeba dużo pracy włożyć w to, żeby te gołębie rozłożyć, rodowody przypisać tym gołębiom. Po prostu tutaj zobaczmy, Bohdan, jakiego gołębia masz? Pokaż. 2151. Tak, 2151 to jest gołąb, który z tego roku, tak? Tak. Z tego roku. Każdy gołąb tutaj jest na klatce opisany. Zobaczmy, popatrzmy, tutaj będzie na każdej klatce też od razu rodowód tego gołębia. Na razie są tylko klatki z opisami numerów, gdzie są te gołębie. Patrzymy sobie tutaj, no też na ścianach nie mamy żadnych jeszcze plakatów, ale tutaj kiedy rano będziemy, to na pewno będą tutaj wiele różnych znanych hodowców, którzy mają gołębie zakupione z tej hodowli. O, ale dzisiaj mamy taką możliwość, że jak to hodowcy mówią, możemy sobie te gołębie spokojnie przed włożeniem dodatek przemacać, tak? Zbyszek, przemacamy sobie, tak? I te lepsze wybierzemy, także dzisiaj ten... Dzisiaj jest ten taki, że tak powiem, bonusowy dzień, gdzie hodowcy, którzy się znają, mogą sobie te gołębie po prostu dokładnie zobaczyć. O. Co ciekawostka, to zobaczmy, kolega Rainer Pittman ma takie klatki specjalne. One są takie bardzo duże, z otworami. I te gołębie są w takich koszach specjalnych, klatkach po prostu z kartonu wykonanych, przenoszone. O. Tak to wygląda. Widzimy. O, popatrzmy, tutaj są gołębie. Popatrzmy, o tak. Cała banda tych gołębi siedzi tutaj. Tutaj oglądamy. Ksiądz Jerzy Kostorz, tutaj nam komendury. Bogdan, jeszcze powiedzmy jedną rzecz, bo tu masz takie same nazwisko. Dobra. Ty jesteś wujkiem tutaj. Nie, ja jestem kuzynem. Kuzynem, aha. Czyli został tylko... Przepraszam jeszcze. Jak wujk. No, Jezus, no co się pytam, bo jak byłem u was, bo ja przypomnę tylko, że tutaj Bogdan chciał mnie kiedyś wykończyć wspólnie ze swoją całą rodziną Kostorzy tam w Nikiszowcu, tak to się nazywało, tak? Nikiszowcu, tak? Papierosami. Ale ja nie palę. No ty nie palisz, ale reszta całej rodziny paliła. No. Patrzcie. Tutaj sobie tak żartujemy, ale popatrzmy, tutaj są te gołębie. Co to są za boksy tutaj? To są woliery normalnie, gdzie są sparowane gołębie, ale teraz będą czekały te kolejne tu właśnie. W zeszłym roku tych gołębi było bardzo dużo, to zostało chyba sprzedane w ciągu 2 dni czy 3, około 700 sztuk, tak? Czy 550, coś takiego. W tym roku chyba będzie większa impreza, bo widziałem, że namiotów jest więcej rozstawionych, ale to będziemy wszystko rano widzieli. Natomiast dzisiaj możemy sobie tylko zobaczyć, jakie są te gołębie rozstawiane. My sobie tutaj przejdziemy, popatrzymy. Tutaj się z Polski zapowiedziało kilku hodowców, tak Jerzy? Tak, tak. To my tu przyjechaliśmy już też taką ekipą, powiedzmy dzisiaj wieczorem, ale też się zapowiedzieli koledzy z Lublina, tak? Z Lublina, z gdzieś tam z Pomorza. Z Pomorza, tutaj też jeszcze kolega Artur Szefler się zapowiedział. Zobaczymy, może będą oni... Popatrzmy, dobrze, przejdziemy sobie jeszcze tutaj, zobaczmy, o, tu są te kolejne miejsca, gdzie będą rozstawione klatki. O, tu już sobie gołębie siedzą, czekają, na razie mają tylko numery. Jutro zostaną przypisane do każdej klatki rodowody, kserokopie. Po zakupie każdy będzie tutaj mógł przyjść, tutaj do tego miejsca, tutaj gdzie byliśmy w zeszłym roku, zobaczmy. W tym miejscu będą te klatki, że tak powiem, nie tyle co klatki, będą kartony do transportu przeznaczone tych osób, które kupią te gołębie. A my sobie teraz popatrzymy. Tu mamy numery, to są, podejrzewam, końcowe numery tylko i wyłącznie, gdyż to wiadomo będzie Rainera Pittmana, to jest DV0516 z 2016 roku gołębie, a to są tylko końcowe ich numery. Wiadomo, też jeszcze będzie kolor. Kolor jest związany z ceną. Jeżeli będzie rodowód biały, to jest 150 euro, tak? Tak jak w zeszłym roku?
Być może ja tam... To tam były właśnie scenami związane kolory, ale to sobie wszystko będziemy mogli jutro pooglądać. Dzisiaj natomiast mamy dużo pracy jeszcze, bo trzeba te gołębie wszystkie rozłożyć w klatkach, przygotować tak, żeby rano, kiedy zaczną hodowcy tu przychodzić, żeby już było wszystko przygotowane. O której się rozpoczyna impreza, że tak o powiem? O 9. O 9, czyli nawet jak pójdziemy do hotelu wieczorem, to i tak rano trzeba przyjść szybko tutaj, pomóc przy rozstawianiu.